gdy gubisz się w mroku, wszędzie są wokół koboldy i katakumby. Koboldy i katakumby! Dobra, co my tu mamy? Mamy rogala, palladyna i wojownika. Wojownik odpada z założenia, rogalem przed chwilą grałem, więc weźmiemy palladyna. Zobaczymy, co palladynem nam wyjdzie. Morios Malegos i król trzęsi brzuch. No, tak w sumie to chyba Malegos. Dar mocy, templariuszka i tajemnicz. No tak, no super koksy, naprawdę, dobre karty, nie ma co ukrywać. To weźmiemy tego bufa. Wydaje się być dla niej sensowniejszy. No tutaj obrońca skał kukurza wywyższa się trochę ponad resztę, bo to jest normalną dwójką. To jest nawet względną czwórką, ale tutaj możemy Tarima albo Triona dorwać, więc weźmiemy sobie takiego gościa. Naładowany diabłozaur jest spoko, to jest spoko, ale rozciąga się na 5 tur. No może nie 5, no ale na parę tur. A to jest dobre zaraz po wejściu, więc weźmiemy sobie to. Equality jest bardzo dobre, do tego trzeba mieć tokeny, no i mamy tokeny. Ale chyba wolę Equality jako... jakąś tam opcję na clearboard. Straż obywatelska, to wydaje się być ciekawe. To jest moim zdaniem najgorsze, a to jest gdzieś tam na równi z tym, ale wezmę sobie straż obywatelską. Odkupienie zbiór spółki Gigle, coś tam mistrz mieczni tlerst. Łamacze językowe. Nie wiem. Spróbuję to opiknąć chyba. No te karty są do bańki trochę, no to jest mega sytuacyjne, to jest do dupy. To też jest do dupy powiedzmy, ale nie będzie. No tunelowy czerw koło stwora z bagien, nie wiem co te karty robią obok siebie, bo ta karta jest o wiele lepsza. Przypominam, że gramy na nowych zasadach, gdzie tam draftujemy karty o równym EQL power levelu. To też jest dobre, ale stwór z bagien moim zdaniem lepszy. Smokobójczyni, dosyć dobra karta, pani mixtur nie do końca, bo jak wyskoczy nam 2-3, to ona ginie i nie mamy jak dobić tego 2-3, a tokenem nie zawsze się uda. No i z tego don dobry do tokenów, ale nie mamy tokenów, a smokobójczyni może być sama w sobie. Neltarion, Don Szefu i Illidan. Don Szefu wezmę, albo Illidana. Może Illidana, bo z Don Szefu jest taki problem, że on bufuje nam kartę na ręce. Dajmy na to Malegosa. My zagrywamy Malegosa, dostajemy w Malegosa jakiś hard removal typu Execute Polymorph, Assassinate, nie wiem, Siphon Soul albo coś tam i obydwie rzeczy schodzą, więc tak trochę średnio. To nam może jakieś tokeny potworzyć, to jest mega wolne. Plus, aha, nie, mam smoka w sumie. Kurde, może pójść w Dragon Priesta, Paladyna. I wziąć tego Neltariona. Ale to nie jest dobrym pomysłem. A dobra, spróbuję. Boska Łaska, Rumak i Hozen. To na arenie się nie sprawdza, do tego trzeba by mieć buffy, żeby to miało sens, więc weźmiemy Hozena. Yeti jest bardzo dobry, do tego nie mam broni, jedynka jak jedynka. Mamy broń. Albo młotek, albo ostrze natchnienia. Wydaje mi się, że ostrze natchnienia, chociaż to też jest całkiem niezłe. Toksy mogą być, no prowokacja jest do bańki, plus jeden do ataku jest okej, okay, boska tarcza jest okej. Okay. Ciężki wybór. Coś stabilnego, czy coś niestabilnego? Pójdę w coś stabilnego chyba. No, niech będzie. Bolvar, Endzot i Marin. Bym miał jeszcze boskie tarcze. Nie mam boskich tarczów. To jest do bani. Agonie? No mam tego z agonią. Ale zawsze mogę jakiś piknąć agonię. Plus teoretycznie potencjalnie Tyrion z tego. Albo pójść w to i Divine Shieldy pod... Nie, to... Mam za dużo drugich kreatur. Dobra, wezmę Bolvara. On sam w sobie jest i tak 3-7, więc może być. Co to jest? Gdy jeden... A, to jest ten nowy sekret do Paladyna. No, może być ciekawy. No, te karty nie są ciekawe. No, spróbujmy piknąć ten sekret. Szpicel, bo te karty są raczej słabe. No, to jest słabe. Raczej tak. Ogrzy Magno też jest jakimś super koksem. A to zawsze da jakieś śmieszne karty, więc niech będzie. True Silver Champion, poproszę. Bronie zawsze na propsie. Kobaldowy z Gubołusk. Może być. Kombi się ze smokami. A to jest słabe. No, ja i sam sobie jest dosyć dobry. No, jest smok. Zmień koszt do... No to nie jest takie głupie tak na dobrą sprawę, no bo to jest słabe, to jest słabe. No weźmiemy tego smoczego kowala, bo tu nic innego nie ma. Żarłoczny sześcian. No to może być ciekawą opcją. To jest też ciekawe, ale wydaje mi się, to daje nam ciekawsze opcje. Znaczy nie mówię, że jest lepsze, ale daje ciekawsze opcje. Koboldzie uczennica. Nie, święty gniew. Super. No nie, nie, whatever. Nie, bez komentarza, nie chcę się gadać. To jest spoko, ale potrzebuje dwójek, więc weźmiemy sobie dwójkę. Potrzebuje dwójek, więc weźmiemy sobie szlam bardziej niż prowokację.
Jednak rembowalna broń jest zawsze na propsie. Ofiarna bohaterka jest ok i się kombi gdzieś tam z bulwarem. To też jest ok. Tylko że mamy już trochę dużo tych drogich kart i to też jest ok w sumie. Westback Dark Lord jako combat trick, taki najbardziej uniwersalny chyba. Do tego nie mam toksów, to jest sytuacyjne, to też jest sytuacyjne, ale wydaje się być najlepsze stąd. No tutaj mamy dwie krapowe karty i odkupienie, które też nie jest najlepsze, ale niech będzie już to odkupienie. Wycinarka, prawa obrączyni i młotek. No wycinarkę wezmę, bo wycinarka dobra. Konsekracja Dark Lord, zagubienie w dżungli. No, może być konsekracja, skoro mamy już jeden Dark Lordów. Te karty są podobnego power levelu. I dwójka na koniec. No dobra, tak wydraftowałem ten deck, przyznam się, trochę na szybko, bo gdzieś mnie szyja zaczęła boleć. Nie wiem, jaki to ma związek, ale tak sobie to tłumaczę. No i zobaczymy, czy znowu trafię na 5 magów. Nie mam coina, wyrzucę to. No to mogę zostawić, niech będzie. Czy jest sądzę, że dużo legend? No dwa razy dwie areny po 3 legendy. No to chyba tak trochę ponad normę. Melkeza, no okej. Okay. Osowe legendy, spoko. Graj, koleżko. Czy mam jakieś stare karty z tych karcianek? No, wszystko wyrzuciłem. Mogę zagrać to, albo trzymać na pirata, albo mogę... Ale nie mam spell damage'u, do niczego nie jest potrzebny, to zagramy tego. No to zawsze może jakiś pirat się złapie. Jakby Magic miał choć raz porządną wersję komputerową, może byłby esporter, w turnieju karciane potrafi na Twitch oglądać po 40 tysięcy ludzi. No nie wiem, tutaj akurat ciężko mi cokolwiek powiedzieć, my friend. Dobra, zagram, chociaż wydaje mi się to bez sensu. Nie wiem, czy byłby Magic esportem, ale no podstawową rzeczą jest to, że ja mówiłem o Magic the Gathering papierowym, no, który to nie może być esportem, bo nie ma nic elektronicznego, nie? I Magica ogląda dużo osób. Nie wiem, może teraz jest inny format, może teraz gra się faktycznie trzema dekami, a nie jednym, ale kiedyś grało się jednym. I ja nie mówię, że tak powinno być w Hearthstone'ie czy coś. Ja mówię, że to mi się podobało i to jest bardzo duża różnica pomiędzy mówieniem, że o, to mi się podoba, to jest dla mnie fajne, a mówieniem, że tak powinno być, bo tak to chyba odbieracie, nie? Ja nie mówię, że tak powinno być, ja mówię, że na przykład jak w Artifakcie byłoby tak, że gra się jednym deckiem, to ja bym ten e-sport bardziej poczuł, a w ogóle wszystko to mówiłem w kontekście tego, dlaczego nie gram w Hearthstone'a w e-sporcie, bo tego nie czuję. I czy to jest złe, czy to jest dobre, czy to jest jakiekolwiek inne, to nie ma żadnego znaczenia, bo ja mówię o czymś w ogóle, innym. No weźmiemy to, zagramy po kartę. Na takie. Tego nie atakujemy, bo w następnej turze jeszcze nie gramy tego, więc graj. Jest MTGO, kupuje Stixi i tam się za kasę gra dalej jednym deckiem. No ale MTGO to jest tragedia, masakra i w ogóle porażka. To wiesz, to nawet nie za bardzo ten wypada o tym mówić. Mogę zagrać buffa i to nic mi nie daje. Dobra, zagramy tak, tak, tak. Dziabniemy tego typa. I dogramy toksa. No niby tutaj mogłem zagrać to i to, ale nie lubię tak grać. Już widzę, wyprowadzić do wypikowania, jak wrażenia. Czy twoim zdaniem system działa tak, jak planowali? Znaczy, wydaje mi się, że jest za dużo legend, to na pewno, ale to tylko wydaje mi się. Poza tym system działa bardzo fajnie i mi się podoba. Mi się o wiele bardziej podoba to, co widzę teraz, niż to, co widzę wcześniej. Aczkolwiek trzeba się przestawić na to, że jak myślisz, że przeciwnik coś może mieć, to on to zawsze ma, bo tu są same dobre karty. Tu w ogóle nie ma złych kart praktycznie. 8, 9, no możemy spróbować. Jak nie dostajesz prowokacji, to jedziemy z tobą. Wychodzisz na dwór, na pole czy na dwór? Na dwór. Jak ci się użytkuje sławki, czy twoim zdaniem są godne polecenia? Moim zdaniem sławki jak sławki. Nie wiem. Tak, super, naprawdę. Bardzo sobie je chwalę. Drena z dusy. Okej. Okay. O.
Już myślałem, że Voidlord. Mówię, trochę przypał by był. Ale przypału nie ma. Jest za to strzał za 4 dwa razy. Dobra, dobra, zupa z bobra. No zostawię trójkę i resztę wyrzucę. Tak, słyszałem, że hero card do szamana to jedyny hero card w tym dodatku. Trochę mnie to dziwi, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się, co będą miały inne klasy, ale no, brzmi ciekawie. Problem jest taki, że już nagrałem odcinek, nie uwzględniłem tego w tym odcinku, bo przeczytałem to po tym, jak nagrałem. To trudno. Widać, że Częstochowy, jak tam park Liśnicki. Nie wiem, pierwszy słyszę takie określenie. Znaczy pierwszy raz słyszę takie określenie. Znaczy tak, pierwszy raz taką nazwę słyszę. O. Powodzenia na arenie, dziękuję. Powodzenia w oglądaniu. What the fuck? No faktycznie jest to dość niesamowite. A tak myślałem, że zagrać broni. Okej. Dawaj dole. No może być koleżka. Nie miej polimorfa, ziom, proszę, proszę cię. Czuję smak manny. Czuję smak kaszki manny. Bum, szakalaka, ale mam bufów. Zrymowało mi się to zielenie do kończy. Najlepsze z tym, jak ludzie ciebie o słuchawki pytają, jest to, że Razer, jak mnie pamięć nie myli, to chyba ten twój program sponsorki, który wymaga od uczestników pozytywnych w... Co? Stary, czy ty uważasz naprawdę, że ja bym się zgodził na jakikolwiek program partnerski, który wymagałby ode mnie czegokolwiek? Nie, 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 mój drogi, mój drogi. Mój program partnerski to dajcie słuchawki, klawiaturę i myszkę. A co dostaniemy w zamian? Zdjęcie na Facebooku. I to jest ten. Ale ja się nie zgadzam na żadne programy partnerskie, które wymagają ode mnie chwalenia czegokolwiek. Czy widziałem to? Widziałem. Mamy byczka dużego. Może by zrobić jeszcze jednego. I w sumie to też mogę zagrać. Za lordę ro. To wyrzucimy, to zostawimy, może być. Chodziło mi o Park Lisiniec. Ale to dalej nie wiem, co to jest Park Lisiniec, szczerze powiedziawszy. Czy wiem, co to jest Lisiniec, ale co to jest Park Lisiniec, to nie mam pojęcia. Hej, zbiry tutaj. Trzymamy gluta na broń? No myślę, że tak, że teraz to karty na broń to się przydadzą, no bo jeżeli... Lecimy po nie rarity, a po power levelu, to te bronie powinny być, do tym bardziej, że miałem chyba 4, albo nie, chwilę, 2 albo 3? Mam 2, a nie wiem, czy nie mogę mieć 3 broni. Więc na pewno nie będziemy grali tutaj smarka, tego co strajduję. Czy przypadkiem Beata nie kupiła ci tych słuchawek, bo mówiła, że te pomarańczowe paskudne? No nie, kupiła mi te pomarańczowe.
Wiesz, myślę, że chodzi o twoje personalne odczucia, typu czy są wygodne lub czy według ciebie dźwięk dobrej jakości. Ale ziomek, patrz na to. Czy są wygodne? Okej, okay, może są, ale może są wygodniejsze słuchawki. Nie? Czy dźwięk dobrej jakości? Ni chuja się nie znam na dźwięku. Nie wiem jak brzmi, nie wiem czy to jest dźwięk dobrej jakości czy złej. Nie mam bladego pojęcia. Zero, nul, totalnie nic. W związku z czym, no jednak sugeruję... Sugeruję poczytać recenzję, ale kto by słuchał łysego grubego w okularach streamera od Headstone'a. Nie, lepiej kupić te, bo streamer ma. Tak kupuj! Chodziło mi o to, że jest... Że... Jaki jest właśnie bezsens z tymi pytaniami? Ja to tam nie wiem. Ja się tam nie wpierdalam. To tam, ludzie ten, tam ten. Ja sobie robią co sobie chcą. Ludzie niech sobie robią co sobie chcą. Ja się nie będę wtrącał. No po co? O-o. No to jest trochę przypałowe. Nie wracaj! Nigdy! To mój. Dobra, to będzie dobre, jak nie ma silence'a. Kwestia gustu też trochę miałem sporo drogi słuchawek, skończyłem z tymi pomarańczowymi, co miałeś bardzo lubię ich brzmienie. Ale ja nie wiem jakie jest brzmienie. No tak jak mówię, no ja się wiecie, autentycznie jest na słuchawkach, no. No. To jest... Widzicie, problem jest taki, że dla mnie prościej jest powiedzieć tak zajebiste słuchawki i nie mieć tematu, nie? Tylko weźcie pod uwagę to, że ja tak powiem, nie od razu, nie znaczy od razu, że te słuchawki faktycznie są zajebiste. Bo ja się na tym nie znam. Tak samo nie wiem, czy ta myszka jest zajebista, czy ta klawiatura jest zajebista, czy ten monitor jest zajebisty. No z tym trochę przegiął pałę. Piratów na horyzoncie brak. Zagrajmy tego. W imię światłości. No, bestię zabiję. Weźmy jakiegoś toksa, zagrajmy. No i zagramy tego. Kurde, czuję, że jakiś smoczek będzie, to zostawię to. No co ty masz dwa takie buffy? No ja pierdolę. Kurwa, kolej. Jaja, co robisz? Jak ja mam to zabić? Kurwa, to ma 13 życia, no. Pewnie dostanie buffa i tyle. No, broń. Ale miałem rację. Wygrana jest twoja. Co my tu mamy? No mamy takie cudeńka. No dobra, to wyrzucę. Chociaż może tego zostawię. A, spróbuję.
O Ponie. Rozdanie. Co sądzisz o dodatku po pierwszym omówieniu kart? No, muszę przyznać, że po tym jak miałem okazję zobaczyć 6 kart ze 135, mam wrażenie, że ten dodatek może być naprawdę innowacyjny. Wprowadza bardzo dużo ciekawych mechanik, bardzo dużo fajnych kart. To też wpływa oczywiście na grywalność, no to jest oczywiste. Więc myślę, że możemy spodziewać się dużego przewrotu po rotacji, po wprowadzeniu dodatku, wiadomo. No i bardzo ciekawych deków przede wszystkim. Nareszcie godny przeciw. To dobry układ na start. Które jutro wrzucę omówienie na YouTube'a? Po południu pewnie. Jakim deckiem najlepiej ci się teraz gra? Combo Priestem na Wildzie. Czy użyłeś już parę deków z tego nowego dodatku? Jeszcze nie, jeszcze nie miałem okazji. Mamy taką opcję do zagrania. Chyba... chociaż może... może zaryzykuję i zagram to. Też nie jestem do końca o tym przekonany, ale spróbujemy, tak, no bo on to musi wytradować. Przepraszam bardzo, ale jaka ironia, moi drodzy. To nie było ironii. Chyba coś ten, drinkteliście dzisiaj. Aj, gówno. I mamy problem. No chyba Yeti w takim układzie. Byśmy pierdzielnęli na bordzik. Byśmy się tego pozbyli wreszcie. A nie opłacało się to ryzyko. Nie opłacało. Okej, to jest dobre. Nie chcę tego zagrywać, ale muszę to zagrać. Bo zagranie czegokolwiek innego wcale nie robi mi dobrej sytuacji. Jeżeli tutaj będzie jakiś ten śmieszek, orzeszek. Niestety to nie jest karcioszka, którą chciałbym dobrać z tego akolity. Czy uważasz, że po wprowadzeniu tego dodatku zmieni się coś na scenie międzynarodowej? Myślę, że scena międzynarodowa pozostanie mniej więcej taka sama, może z drobnymi zmianami, aczkolwiek nie przewiduję zbyt dużych zmian. Tutaj raczej Boże, jak to się mówi? Ten segment Hearthstone'a jest dosyć stabilny, więc tutaj myślę, że możemy być spokojni. Nie miej meteora! Czy śledzę, że to się dzieje w gwincie? No nie gram w niego, no to chyba oczywiste jest, że nie śledzę. Czasem jedynie jakby coś na Facebooku wyskoczy. Blablablab. Super, drugi polimorf. Nie najgorzej, no nie najgorzej, synek. Na czym ty się, stary, zastanawiasz 15 minut? Możesz mi to, wytłumaczyć? Ziemek, masz polimorfa, kuźma, na kreaturę 6-8.
jakieś badziewie na kreaturę drugą i ty 15 minut, chłopie, myślisz, kuźwa, co zagrać. No ty chyba upadłeś na łeb! To mam szacunki. Oczywiście. No spróbujmy to skombić. Spróbujmy to skombić. Skoro mamy taką okazję, to niech będzie. Jaką karcioszkę dodałbyś do gierki, jakbyś mógł sobie jakąś wymyślić? Za jeden many spójrz na dwie górne karty, jedną dobierz, drugą zdiskarduj. A nie, chwilę, tracking jest gorszy, lepszy. To nie. Co tu robić? No i po co tyle wykrzykników w tytule streama? Prawdopodobnie dlatego, że było już jakieś 50 pytań, czy będzie omówienie kart i tak dalej, i żeby zwrócić uwagę odbiorców, że jest w tym tytule coś istotnego napisane i warto byłoby przeczytać to. Ale oczywiście, jak rozumiem, próbujesz, że tak powiem, dojechać mnie, tak? Bo nie podoba ci się moje zachowanie. No dobrze, rozumiem. Rozumiem cię, przyjacielu. Próba dojechania... dosyć skuteczna, dojechałeś w mierze, aż mi w pięty weszło. Dobra, strajdujemy to tak i strajdujemy to tak. Czemu już nie gram Gwinta? Bo mi się nie chce. Dobra, zagramy tego gnoja. Zagramy tego gnoja i zagramy tego gnoja. Nie graj. Od zawsze byłeś negatywnie nastawiony do Dambasa i mnie od czasów afery z Gimbalem. Naprawdę uważasz, że przez ileś tam miesięcy zapamiętałem dwa niki i łączę je z Gimbalem. Streamując codziennie i... Mój drogi przyjacielu, pragnę cię poinformować bardzo, ale to bardzo serdecznie, że niestety, ale ani jednego niku, ani drugiego niku nie łączę z żadnym Gimbalem. Aczkolwiek muszę przyznać, że twój nick wydaje mi się taki irytujący, a kolega Dambas, no nie kojarzę w ogóle, natomiast jak widzę, że ktoś mnie atakuje, to niezbyt udolnie, tak powiem, to nie pozostaje dłużny. Ale rozum sobie to jak chcesz. Dobra, ciebie zabijemy, gościu. Czekam na rozkaz. No nie wiem, zagram tego Trusilvera. Dziękuję ci, Q, bardzo serdecznie za bitsy. W imieniu czatu żądam ujawnienia szczegółów afery z Gimbalem. No przyznam się szczerze, że nie do końca już kojarzę, o co chodziło. To może w końcu wyjaśnić, co się stało z donatami na Gimbala. Tak, mogę wyjaśnić, jeżeli chodzi o donaty na Gimbala, zostały przeznaczone na Gimbala. I kupiłem za nie Gimbala. Jak zresztą mógł wskazywać cel donatów, że zbieram na Gimbala, to uzbierałem i kupiłem Gimbala. Tak samo jak nie połączyłeś zebranych pieniędzy z kupnem Gimbala. A czemu tak uważasz? Możesz mi to wyjaśnić? Mongol mówił co innego na ten temat. Krzyżyk oznacza skarb. Hmm.
Niestety rozładowany. Czy trójka kolegów chce mi coś powiedzieć? Czy już się wygadaliście? Macie minutę. Tararam, tarararam. No jakbym cię zabił, gościu, to byś umarł, nie? Zadziała? I myślę, że w takim układziku możemy dorzucić jeszcze kolegę tego. Drogi przyjacielu, jeżeli masz zamiar atakować moją osobę w jakikolwiek sposób, to niestety nie nadaje się do użytkowania tego czatu, więc dziękuję ci, że przyszedłeś. Życzę ci miłego życia, dnia oraz wszystkiego, co tylko mogę, ale pożegnam cię bardzo, bardzo serdecznym banem, ponieważ zachowuję się... No, poniżej wszelkiej możliwych... Poniżej wszelkiej możliwej krytyki. Naprawdę, dwa fireballe, frostbolt, dwa polimorfy i coś tam. Specjalnie wszystkich odbanowałem, bo wyszedłem z założenia, że być może za dużo osób dostało bana za jakiś żart, którego nie załapałem ja, czy któryś z moderatorów, i stwierdziłem, że te bany wszystkie zdejmę. I teraz, jeżeli ktoś nie wchodzi i nie rzuca po prostu tekstem obraźliwych epitetów, za każdym razem jak kogoś banuję, to się go pytam, czy ma jeszcze coś do powiedzenia, bo wychodzę z założenia, że to po prostu mogą być głupie żarty, nie? I tak jak tam jeden kolega napisał, że po prostu żartuje, spoko, napisał sobie coś tam, to mnie powiedzmy trochę tam razi, ale napisałem, że to tylko żarty, nie? I spoko luz, nie mam nic do chłopa. No tutaj no, z kolegami próbowałem nawiązać jakiś dialog. Dambasa zresztą chyba w zasadzie stajmautowałem, tak mi się wydaje, na 24 godziny, ale mniejsza z tym. No ale widać, że oni są tutaj tylko po to, żeby albo mnie wkurwiać, albo mnie obrażać. W jakimś tam takim, a nie innym stopniu. No to ban na mordę i nara, nie? Proste. To są proste zasady. Xemorion, no staram się. No już gram, mroczny, spoko, luz, ziom. Cisnę jak, kurde, dzika kuna. Szaman. I tak później odbanowuję, no może teraz nie odbanuję. No teraz staram się pilnować dobrze tych banów. No nie robię sobie rozpiski, ale staram się właśnie tak ten... Żeby nie było jakiegoś takiego bana, że ktoś tam, wiecie, zażartował się, hehe, ktoś nie załapał żartu i poleciał ban i ma bana, nie? Tak jak widzicie, no staram się robić teraz, tak porządnie, nie? No jak chcesz coś dostać tego bana, no to dostanie, no tam zresztą było widać wcześniej. Ale no staram się to zrobić tak, żeby było fajnie. A komuś to przeszkadza, spoko, rozumiem. Są gusta i guściki, ludzie i ludziki. Tramwaje i pociągi. Spróbuję zagrać tak. Kozakus czy Pyros na arenie? Jak umie składać deck pod Kozakusa, to wziąłem Kozakusa. No super, to mi blokuje to. No to wypas, mordeczką. Dobra, kij zagram tak. Nie wiem, na co liczę. Ile trzeba followować, by pisać u mnie na co? 10 minut. Dzisiaj areny chyba nie siadają. No nie siadają, nie siadają, ziom. O, ale co zrobić? No chyba w pierdolix, nie? Czy mi się tak wydaje. To się skończy w ten sposób. Dobra, no zagramy tego. No, skipnę tego Tyriona, bo do Tyriona tutaj nie dożyję. Zabijemy tego i zobaczymy, co on zrobi. Maślana, słuchaj, jeżeli się według ciebie dzisiaj nie nadaje, wyjdź z mojego streamu, przyjdź jutro. A nie mów mi, żebym skończył. Naprawdę, to ma więcej sensu.
Dostałem u ciebie timeout na 24 godziny, bo napisałem, że nie jesteś gruby, tylko przeszedł, poczułeś się obrażony. Nie. Aczkolwiek zazwyczaj jak ktoś pisze, że dostał timeouta za coś tam, to przeinacza to, co napisał. Wiem z doświadczenia. W związku z czym pozwól, że nie będę do tego tematu ciągnął, bo mam takie pewne podejrzenia, że jednak mogłeś napisać coś innego. Dobra, skasujemy tego, no i mamy w miarę niezły układ. Oglądam cię, bo uczę się jakichś błędów nie popełniać. To w takim razie oglądaj w ciszy, a nie sugeruj, żebym skończył stream. Ok, mamy układ? Super. Consecration. Nara, panie smoku. Czekam na rozkaz. Dzisiaj ludzi z IQ poniżej przeciętnej na streamie widzę jakiś wysyp. Co ty? Wczoraj to było. Kurwa masakra. Przedwczoraj. Poza tym, jeżeli daję ci donate, to nie obchodzi mnie, na co go wydasz, bo to twoje pieniądze, tylko wydajesz, no to chcesz. Znaczy, akurat wtedy to ja po prostu miałem cel donate'u ustawiony na gimbala, taki jak na tej scenie. Na tej sensie, tutaj u góry. Więc no, nie dziwię się, że osoby, które na przykład gdzieś tam dorzuciły swojego cennego grosika. Albo nawet i więcej. Do tego celu, no oczekują, że kupię gimbala, ale no ja kupiłem gimbala. Więc, znaczy oni, to jest dwójka ziomków, nie? Oni się znają IRL, prawdopodobnie tak strzelam, albo wsiąłem kabizdeta. I oni po prostu sobie tutaj przychodzą i trolują mnie we dwóch, tak myślę. To wiesz, oni, ten jeden i drugi już dostali bana z raz co najmniej, tak myślę. Znaczy, nie, tego jestem pewien, że raz co najmniej, może dwa. Ile procent do przeprowadzki zostało? To znaczy, w jakim momencie jesteś? No jestem w momencie siedzenia przy komputerze i patrzenia, jak Al-Akir mnie znowu atakuje. A tak serio, to nie wiem. Znaczy, nie jestem w stanie określić tego w procentach. Jeszcze trochę, no już jest bliżej niż dalej. No już ten, meble i w ogóle tam te różne cuda, ten... Nie widzę. Dobra, Maślana, słuchaj. Z tobą dyskutować nie będę, bo już podyskutowaliśmy. Masz timeouta na 24 godziny, następnym razem nie będzie timeouta, będzie coś fajniejszego. W imię światłości! Czy ja potrzebuję tego rzutka, żeby mieć lita, alo? No nie potrzebuję, to zagram tak. Która karta póki co widzi ci się najbardziej? Czekaj, muszę sobie przypomnieć, jakie były karty, bo zapomniałem. Znaczy, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że powiem, że żadna. Ale najbardziej... No, zdecydowanie karta do Warriora. Zdecydowanie najbardziej ona mi się widzi. A więc masz 7. A więc niedobrze. Potrzebuję bardziej chyba w ilość iść, nie? Czyli co ja mogę? Aha, i tak nie, mogę zagrać. Mogę zagrać 3 kreatury max. Z czego jeden do token. No dobra, ale może token dostanie buffa. O stary, zjadłem stickersa, uwierz mi. Dobre zagranie. No co, masz jeden damage'u? No! A nawet 5. Powiem wam, że w takim tempie jeszcze 10 aren i 12-2 zrobię. Dobra, starczy moi drodzy tych aren na dzisiaj chyba. Nie idą, a to znak, że nie ma sensu ich grać dalej. Karta twoja raczej najlepsza póki co, ale na wyobraźnię najbardziej działa Face Hunter z ulepszonym Hero Power. Też o tym myślałem, ale... Aha, nie, bo to jest... A, no. No, też o czymś takim myślałem. Znaczy właśnie te Hero Power to tak pod Huntera bardzo mocno. Ty, wejdę się gimbal było.
Nie wiem, znaczy nie wydaje mi się, żeby to miało rację bytu. Ale kurde... W sumie u Huntera do dwójki się traci, czwórki tam whatever, szóstki whatever. Więc może i faktycznie.